Ujarzmienie fuzji jądrowej może być sposobem na uzyskanie czystej, niedrogiej i prawie nieograniczonej energii. Oczywiście, gdyby tylko udało się odtworzyć ją na Ziemi. A tak się akurat składa, że ostatnimi czasy w środowisku naukowym zainteresowanie tym tematem jest coraz większe. Istnieje całkiem sporo aktywnych projektów i są już nawet pierwsze sukcesy. Najnowszy rekord ustanowiony został przez naukowców z Korei Południowej. Wykorzystując tokamak KSTAR, udało im się przez 20 sekund utrzymywać plazmę w temperaturze powyżej 100 milionów stopni Celsjusza. Dla porównania, poprzedni rekord należał do chińskiego tokamaku HL2M, który nazywany jest też sztucznym słońcem. Wynosił niecałe 10 sekund, chociaż podobno może on uzyskiwać wyższe temperatury rzędu nawet 200 milionów stopni. Robi to jeszcze większe wrażenie, gdy uświadomimy sobie, że temperatura panująca w jądrze słońca to około 15 milionów stopni. Jeśli chodzi o czas utrzymywania plazmy, to koreański KSTAR jest niekwestionowanym numerem jeden. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest fuzja jądrowa. Mówiąc najprościej, jest to reakcja napędzająca gwiazdy, w tym też nasze Słońce. Polega na tym, że pod wpływem ogromnej temperatury i ciśnienia lżejsze jądra atomów, takich jak na przykład tryt czy deuter, łączą się w cięższe jądro helu i wytwarzana jest energia. Jednak do utrzymania fuzji potrzeba również bardzo silnego i przede wszystkim stabilnego pola magnetycznego. Wytworzona energia powinna być w stanie utrzymywać temperaturę, której nadmiar zostaje następnie przetworzony na energię elektryczną. Gdyby taki proces udało się odtworzyć na Ziemi, mielibyśmy praktycznie nieskończoną energię, mogącą zasilić miliony gospodarstw domowych. Do tego cały proces jest przyjazny środowisku, bo nie powstają w nim szkodliwe produkty uboczne, takie jak dwutlenek węgla lub odpady radioaktywne, które potem trzeba gdzieś w dużych ilościach składować. Według wielu fizyków fuzja termojądrowa to przyszłość energetyki. Oczywiście, gdyby było to takie proste, to już dawno na całym świecie korzystalibyśmy z energii elektrycznej, pochodzącej z fuzji termojądrowej. Niestety nie ma lekko. Od dziesiątek lat naukowcy próbują rozpracować ten mechanizm, jednak cały czas problemem jest osiągnięcie reakcji, która konsumowałaby mniej energii niż jej produkowała. A czym jest właściwie tokamak? Koncepcję tokamaka stworzyli w roku 1950 Igor Tam i Andrzej Sacharow. Pierwsze urządzenie tego typu powstało w roku 1956 w Instytucie Energii Atomowej w Moskwie. Z języka rosyjskiego pochodzi też nazwa urządzenia. Tokamak to skrót od wyrażenia toroidalna kamiera z magnetymi katuszkami, co w tłumaczeniu na język polski oznacza toroidalna komora z cewką magnetyczną. We wnętrzu komory na skutek oddziaływania bardzo silnego pola magnetycznego deuter lub mieszanina deuteru i trytu jest ogrzewana, aż w końcu powstaje rozgrzana do milionów stopni plazma. Na takiej samej zasadzie działa tokamak KSTAR, czyli Korea Superconduction Tokamak Advanced Research. Fizycy z Centrum Badawczego KSTAR we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Narodowego w Seulu oraz amerykańskiego Uniwersytetu Columbia, korzystając z tokamaka KSTAR, po raz pierwszy przekroczyli granicę 100 milionów stopni w roku 2018. Rok później udało im się utrzymać taką temperaturę przez 8 sekund. Teraz, dzięki poprawieniu metod kontrolowania oraz stabilizacji syntezy jądrowej, osiągnięto rekordowe 20 sekund. Obecnie na całym świecie działa 30 tokamaków, a kilka kolejnych jest już w budowie lub w planach. W tym też ITER, który jest współtworzony i współfinansowany przez Unię Europejską, USA, Rosję, Chiny, Japonię, Koreę Południową oraz Indie. Tokamak ITER ma być prawdziwym potworem, mogącym każdorazowo podtrzymać reakcję fuzyjną przez około 1000 sekund, osiągając moc 500 do 1100 MW. Dla porównania, jeden z największych działających tokamaków, brytyjski JET, uzyskuje 16 MW i jest w stanie podtrzymać reakcję przez kilka sekund. Wysiłki naukowców na całym świecie skupiają się na tym, aby jak najdłużej utrzymać plazmę, bo tylko dzięki temu będzie w przyszłości możliwe produkowanie energii właśnie z fuzji termojądrowej. W KSTAR udało się już 5 lat temu utrzymać plazmę przez ponad minutę, ale przy stosunkowo niskiej temperaturze. Niskiej oczywiście, bo tylko 50 milionów stopni Celsjusza. Granicę 100 sekund przekroczono z kolei w tokamaku EAST w Chinach, ale również przy temperaturze wynoszącej 50 milionów stopni. Gdy podnoszono temperaturę, problemy z utrzymaniem plazmy były coraz większe i jak dotąd nie udało się przekroczyć bariery 10 sekund przy temperaturze przekraczającej 100 milionów stopni. Tak więc 20 sekund, które udało się osiągnąć w tokamaku KSTAR, to dość istotny przełom i naprawdę ogromne osiągnięcie. Jak stwierdził jeden z naukowców,
Technologie wymagane do utrzymywania plazmy rozgrzanej przez dłuższy czas są kluczem do uzyskiwania energii z fuzji termojądrowych. Do pokonania jest jeszcze wiele trudności, zanim będziemy mogli w końcu korzystać z czystej, taniej i prawie nieskończonej energii, minie jeszcze trochę czasu. Potrzeba też będzie sporo zapału, pracy i niekończącego się strumienia pieniędzy. Naukowcy nie mają jednak wątpliwości, że ujarzmianie fuzji jądrowej jest jak najbardziej w naszym zasięgu i kiedyś, w przyszłości, może nawet nie tak bardzo odległej, jak mogłoby nam się wydawać, uda się to zrealizować. Z tymi termojądrowymi reaktorami to generalnie jest dosyć ciekawa sprawa, bo ja już kilka lat temu czytałem, może jakieś 3-4 lata temu, o pracach prowadzonych przez Skunkwork o Lockheed Martin. Skunkwork to jest taka właśnie departament oddany do tego, żeby pracować nad takimi z pogranicza technologiami różnymi. No i oni mówili, że w ciągu 5 lat doprowadzą do stworzenia w pełni funkcjonalnego reaktora termojądrowego wielkości lodówki. Reaktora, który mógłby być montowany na samolotach, reaktora, który mógłby być montowany na łodziach podwodnych, zasilać lotniskowce, miasta, jakieś może nie tyle miasta, ale duże budynki, jak szpitale, załóżmy, jak stadiony. No i za 5 lat, czyli właściwie został im rok, mieliby ogłosić coś takiego. Oczywiście nie chodzi tutaj o seryjną produkcję, ale o jakiś działający prototyp. Z drugiej strony mamy pracę nad takimi dużymi różnymi tokamakami i innymi wersjami, bo to nie jest tylko jedna wersja oczywiście takiego reaktora termojądrowego. I tamte prace są na bardzo mało zaawansowanym poziomie. Mało oczywiście w kontekście uruchomienia w pełni funkcjonalnej takiej po prostu elektrowni termojądrowej. To są bardzo zaawansowane prace, no bo już w tym momencie utrzymują tę plazmę. Utrzymują ją przez, jak widzicie, nawet i 20 sekund plazmę rozgrzaną do 100 milionów stopni Celsjusza, ale to jest dopiero pierwszy krok na bardzo długiej i bardzo wyboistej drodze do uruchomienia pierwszej w pełni funkcjonalnej elektrowni termojądrowej. Więc z jednej strony mamy takie zapewnienia i zastanawiam się, o co chodzi. Wiadomo, inwestorzy, warto gdzieś tam też podkolorować sobie tę naszą historię i to, co się w naszej firmie dzieje. Może to mieć dobry wpływ na ceny akcji, no ale takie bezczelne szkłamanie, nie wierzę w to i coś tam musi być na rzeczy. Pytanie po prostu co? Czy za rok dowiemy się czegoś ciekawego? Czy po prostu pracę zarzucono? Czy też prace okazały się być zbyt skomplikowane i dopiero za dłuższy czas jakieś informacje na ten temat wypłyną? No, to jest rzecz warta zbadania, więc też przyjrzymy się temu i być może zrobimy jakieś kolejne odcinki, w których naświetlimy właśnie ten cały temat. Zresztą w ogóle taka elektrownia termojądrowa to jest bardzo fajny i wdzięczny temat na odcinek, a może nawet na całą serię, różne źródła energii przyszłości, to też nie jest głupi pomysł. A ja serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom, dzięki którym możemy realizować misję Astrofaza. Dzięki serdeczne, jeżeli ktoś z Was też chciałby dołączyć do tego szacownego grona, to w opisie i w zakładce z kartami macie link do naszego profilu. Wpadajcie też na Instagram Astrofazy, do naszego drugiego kanału, czyli Astro Chillout i, znaczy do kanału nie wpadajcie, tylko na nasz drugi kanał Astro Chillout i oczywiście już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Astro Short. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!